Witam wszystkich widzów kanału Tajemity. Dzisiejszy film poświęcimy pewnemu strasznemu miejscu na naszej planecie. I nie jest to bynajmniej straszne miejsce tylko z nazwy, gdyż dzieją się w nim od niepamiętnych czasów tajemnicze i przerażające zjawiska. Wiele anomalnych miejsc na świecie jest dostępnych dla turystów. Istnieją jednak miejsca, w których nasilenie zjawisk paranormalnych jest tak wielkie, że zostały one zamknięte dla publiczności ze względów bezpieczeństwa. Jednym z takich miejsc jest La Cueva del Diablo w Mazatlan w Meksyku. Świadkowie, którzy to zagadkowe miejsce kiedyś odwiedzili, do tej pory z dreszczem wspominają o nieludzkich głosach wydobywających się z jaskini diabła. Przerażające dla nich jest to, że głosy te wołają o pomoc. Jaskinia diabła to niezbadana w całości czeluść, która została nazwana tak przez Azteków. Legendy tego ludu mówią, że wielu ludzi weszło do tej jaskini, jednak nikt z niej nie wyszedł, gdyż jest to miejsce, które prowadzi w głąb ziemi do diabelskiego miasta, gdzie mieszka zły duch, który więzi śmiałków i poddaje ich nieludzkim torturom. Do tej pory odór siarki i krzyki wołające o pomoc ostrzegają przed tym niebezpiecznym dla człowieka miejscem. W pobliżu diabelskiej jaskini dzieją się rzeczy niezrozumiałe. Miejscowa ludność twierdzi, że znikają również ludzkie zwłoki z okolicznych cmentarzy. To przykuło uwagę świata nauki. Grupy badaczy próbowali rozwikłać zagadkę znikania zwłok oraz samych ludzi, którzy zapuścili się w głąb czeluści, jednak nie udało im się w pełni zebrać dowodów na poparcie tez związanych z naturalnym czynnikiem występowania tego zjawiska. Jednak badając legendy Indian, skierowano się ku obecności bliżej nieznanych nauce agresywnych form nie z tego świata, które porywają ludzi i się nimi żywią. La Cueva del Diablo jest częścią 200 tajemniczych jaskiń odkrytych w Cerro de la Estrella. Istnieje przekonanie wśród miejscowej ludności, że te jaskinie są domem złych demonów i tak naprawdę stanowią połączony podziemnymi kanałami kompleks zamieszkiwany przez obcą, agresywną cywilizację od niepamiętnych czasów. Mieszkańcy twierdzą, że religijna wartość Cerro de la Estella, gdzie co roku przedstawiana jest męka Chrystusa, została zatarta, gdyż nad zamkniętym wejściem do jaskini widnieje wizerunek diabła w kolorze czerwonym. Świat usłyszał o tym miejscu na początku lat 50. dzięki dziwnej i tajemniczej opowieści. Podczas kolorowych karnawałów w Meksyku niektóre wysokiej klasy młode kobiety z bogatych domów lubiły dreszczyk emocji i odwiedzały pobliskie jaskinie. Którejś upojnej i wesołej nocy spotkały w jaskini przystojnego młodego mężczyznę nieziemskiej urody. Młodzieniec był ubrany na czarno w hiszpańskim kapeluszu i bił od niego tajemniczy nimb prawie pożądanie. Wszyscy ruszyli trasą karnawału. Tuż nad ranem tajemniczy przystojny mężczyzna powrócił z dziewczętami do jaskini. Tam mieli się rozstać, lecz mężczyzna w pewnej chwili zmienił wygląd. Jego twarz się wydłużyła, gdzieniegdzie pojawiły się łuski, a oczy stały się jak u dzikiego zwierzęcia. Jaskinia się zatrzęsła, pojawiła się krwista poświata, po czym wszystko zniknęło. Pozostał tylko roznoszący się wszędzie smród siarki. Niektórzy obserwatorzy i świadkowie tego zdarzenia, choć jest ich niewielu, twierdzą, że w miejscu, gdzie to się stało, wciąż można zobaczyć plamy krwi pozostawione przez młode, pochwycone przez diabła kobiety. Starzy miejscowi ludzie opowiadają, że ci, którzy odważą się wejść do tej jaskini, stają się mimowolnymi więźniami do następnego dnia. Przez noc są torturowani, a rano wypuszczani. Przerażeni, wlokąc się, trafiają do swoich domów, roznosząc ze sobą dziwny odór, w tym zapach siarki. Jak mówi jeden ze starszych,
Wielu z tych, którzy zbliżają się do jaskini po południu, twierdzi, że słyszeli przerażające krzyki, które należałyby do niektórych zwierząt, które zostały tam uwięzione na zawsze. Wnętrze jaskini diabła jest prawdziwą tajemnicą. To nieprzebyty prawdziwy labirynt, z którego nikt nie wychodzi żywy. Zginęło w nim wielu odkrywców i ekspertów od głębokich jaskiń, próbując poinformować świat o tym, co kryje się w tej jaskini, która sama z siebie sieje terror, a także przyciąga setki turystów, którzy przyjeżdżają do Meksyku, szukając skarbów w tym obszarze, często nawiedzanego przez pirata o imieniu Drake. I jedyną udokumentowaną informacją jest ta, że jaskinia diabła służyła do wydobywania materiału do budowy promenady o Las Altas. Już wcześniej zachodziły tam tajemnicze zjawiska zaginięć robotników. Jednak gdy pewnego dnia górnicy podłożyli dynamit i doszło do detonacji, odsłonięta została odnoga jaskini, z której zaczął się wydobywać bardziej intensywnie niż zazwyczaj zapach siarki. Był tak silny, że przerwano pracę. Później, w tej odnodze również dały się słyszeć jeżące włos na ciele krzyki wołające o pomoc. Wówczas postanowiono wejść do tej jaskini i sprawdzić, skąd dochodzą wołania o pomoc. Weszło do niej dwóch ochotników. Nie wyszli już z jaskini. Wtedy wysłano ekipę ratowniczą. Wybuch odsłonił lej wchodzący prostopadle w głąb jaskini. Opuszczono linę z nadzieją, że poszukiwani mogli do tego leja nieopatrznie wpaść. Liczono na to, że uwięzionych ochotników będzie można wydostać. Po linach zeszli również ratownicy. Kiedy urwała się łączność, a ratownicy nie odpowiadali na sygnały linowe, pojawiła się obawa o życie ratowników. Kiedy zniknęło naprężenie liny, postanowiono wysłać kolejną ekipę ratowników, aby wydostać tych na dole. Ratownikom udało się odnaleźć wcześniejszą ekipę, ale byli już martwi. Kiedy ich wydobyto, ciała wskazywały na działanie wysokiej temperatury, gdyż były prawie skremowane. Pozostałych dwóch ochotników nie odnaleziono. Jaskinia diabła pochłonęła już sporo istnień ludzkich. Jej złowroga dla ludzi moc znana jest od 200 lat. Aby zadbać o bezpieczeństwo nie tylko turystów, ale też miejscowej ludności, władze postanowiły jaskinię zamknąć czerwoną bramą, na której wisi wizerunek diabła. Wielu ludzi zna diabelską jaskinię, która znajduje się w pobliżu Ronda Sanchez Taboada, ale istnieje jeszcze inna jaskinia diabła z tyłu wzgórza Creston, na którym znajduje się latarnia morska. Ta jaskinia ma reputację bardzo niebezpiecznej. Legendy głoszą, iż tutaj możliwe jest umiejscowienie skarbu pirata Drake'a. Jak mówi legenda, Drake pozostawił tutaj strażnika skarbu w postaci diabła lub też demona objawiającego się jako diabeł. Drake był angielskim korsarzem w latach 1577-1580. To on odbył wyprawę dookoła świata i wsławił się złupieniem wielu miast Nowego Świata oraz zdobyciem wielu statków portugalskich i hiszpańskich. To Drake około 1563 roku po raz pierwszy pożeglował na hiszpańskie wybrzeża Morza Karaibskiego. Stamtąd wypływały hiszpańskie statki ze srebrem, złotem i drogocennymi kamieniami szlachetnymi. Hiszpanie uważali Drake'a za zwykłego pirata, lecz dla Anglii był przede wszystkim wielkim żeglarzem i korsarzem. Zdobył ogromny majątek, przysparzając równie wielkich dochodów koronie. Był równie dobry w samotnych wyprawach pirackich, jak i w dowodzeniu wielkimi flotami inwazyjnymi z dobrze prowadzonymi operacjami wojsk lądowych. Warto wiedzieć, że tak lubiane przez wszystkich ziemniaki zostały rozpowszechnione w Europie właśnie dzięki admirałowi Drake'owi, angielskiemu korsarzowi. Zmarł na morzu na dysenterię 28 stycznia 1596 roku, w czasie kolejnej wyprawy pirackiej do Indii Zachodnich. Jak głosi legenda, Drake podczas jednej ze swoich wypraw pirackich natrafił na starożytny manuskrypt, w którym zapisane były sposoby na współpracę z ciemnymi mocami. Od czasu zdobycia manuskryptu
Często słychać było w jego kajucie kapitańskiej odgłosy rozmów, a niekiedy nawet kłótni. Załoga była pewna, że kapitan Drake przywołał sobie zza światów kompana, co wcale im nie przeszkadzało, gdyż prawie każda następna wyprawa przynosiła im ogromne łupy. I to właśnie te łupy, jak głosi dalej legenda, wraz z tajnym manuskryptem, są strzeżone przez kompana admirała Drake'a w diabelskiej jaskini, gdzie wejście znajduje się od strony morza. W jaskini zachodzi dziwne zjawisko. Fala, która do niej wchodzi, nie cofa się. Wygląda to tak, jakby potężne masy wody wlewały się w jakąś przepastną czeluść. Jedna z hipotez naukowych mówi, że prawdopodobnie istnieje jakieś połączenie z praoceanem znajdującym się pod powierzchnią Ziemi i masy wody niesione falą po prostu się do niego wlewają. Na dzisiaj głębokość jaskini szacuje się na 100 metrów, a wstęp do niej jest zabroniony. W sumie nie wiadomo, czy jaskinie diabła zamknięto przed zwiedzającymi te okolice, czy też aby uniemożliwić wydostaniu się złu. Jedno jest pewne. Ten, kto do niej wchodzi, już z niej nie wychodzi.